Chciałbym, byśmy mieli taki czas refleksji. Spróbujmy. Postarajcie się. Pomyśl o najcenniejszej rzeczy, którą wziąłeś z tego czasu konferencji. I chciałbym, byś mógł o tym mówić. Wczoraj, czy przedwczoraj otrzymałem słowa, przeczytam wam, które Duch Święty przekazał przez jedną z osób, która tutaj usługiwała. Mam dla ciebie powodzenie. Przeznaczyłem cię do zwyciężania. To jest dla mnie duże pokrzepienie, kochani, bo ja ciągle walczę. Jestem, nazywam się Elżbieta z Polkowic. Jestem tu u was, no, dzięki Bożej łasce. Akurat siostra jechała z Niemiec na urlop i była w tym terminie, miała urlop, chcę mieć konferencję, więc jestem tutaj. No, wzięłam słowo, które na dany czas jest mi potrzebne. Pastor mówił o mądrości, o mądrym sercu. I bardzo przemówiło to, że jeszcze serce musi być mądre, żeby podejmować mądre decyzje. Dla mnie bardzo to jest takie pokarm na dziś. To pan. Mam na imię Wojtek, jestem w Słupku. Chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że jestem tutaj na konferencji, że odmieni moje serce i po prostu, że nie muszę wystawać na skwerku, tak jak ostatnio wystawałem na skwerku, że brałem po prostu złotóweczkę na piwko, na wódeczkę. I jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Bogu za wszystko, co tam mnie zrobił, że zmienił mnie, że nie muszę wystawali. Chciałbym was błogosławić. Dzięki Bogu, że tu jestem. Amen. Mam na imię Łukasz, jestem z Łodzi. Dzisiaj przyjechałem na ten jeden dzień i jestem wdzięczny Bogu za słowo, którym dzielił się pastor Jurek. Od jakiegoś czasu modlę się: Panie, daj mi mądre serce, bo daj mi mądrość, jak postępować, bo czasami człowiek w emocjach nie myśli tak, jak należy. A to mnie tylko utwierdziło, że to jest dobra modlitwa. Żeby to serce było mądre i podążało za Bogiem. Teraz Płocka. Ja właściwie dzisiaj też się dowiedziałam z tego przesłania, które Jurek mówił, o tym, że to serce podejmuje decyzję. Dużo wiem, ale tego chyba nie wiedziałam. Także to jest taka nowa rzecz, którą się dowiedziałam, i to, żeby faktycznie modlić się o mądre serce. Mariola Skonina. Ufam, że jestem tutaj również z Bożej łaski. Nie planowałam, ale jestem, bardzo się cieszę, że chociaż na tą 20. rocznicę, ale się załapałam. Dlatego, że bardzo dużo wzięłam. Jeśli chodzi o usługę uwolnienia, była usługa drugi raz w moim życiu i wierzę, że po prostu sprawy zostały posunięte do przodu. Także w tej dziedzinie, a również jeśli chodzi o mądrość, także jest to dla mnie takie duże bogactwo. Tym bardziej, że wcześniej już Bóg mówił do mnie na temat tego, więc jest to takie powtórzenie dla mnie, twierdzenie, że jest to dobry kierunek. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Tak króciutko, tylko pragnę podziękować publicznie Bogu za uwolnienie całkowite. Karolina z Wielunia. Ja jestem Magda z Krakowa i przede wszystkim ja bardzo dziękuję Bogu, że mogłam tutaj przyjechać, ponieważ w momencie, gdy podjęłam decyzję o przyjeździe, nie miałam na to środków i możliwości, ale Bóg mi powiedział: pojedź, i zapewniał mi tak naprawdę wszystko po drodze. Tutaj jest, więc przyjechałam tutaj tak naprawdę tylko na zasadzie oparcia się wyłącznie na zaufaniu Bogu. I nie tylko miałam zapewniony przyjazd, ale też już wiem, że mam jak wrócić, dzięki czemu wrócić. I chciałam też bardzo podziękować Bogu za to, że zaczął mówić do mnie przez całą konferencję na różnych płaszczyznach, ale o tym samym. O tym, że nie wystarczy, że my coś mamy w głowie, że my coś wiemy naszym umysłem, bo tak naprawdę Duch Boży objawia to do naszego serca. I tylko jeśli my mamy objawienie w sercu, to my nie tylko wierzymy, ale po prostu wiemy i się nie zachwiejemy. Rozkluczająco. Ja chciałam Ci podziękować właśnie za te lata, też, że Bóg postawił Ciebie na mojej drodze. Chodzi o
to, że chyba 15 razy tutaj w sumie byłam na tej konferencji. Jestem wdzięczna Bogu, to jest na pewno dar dla mnie, że mogę się wybudować, poznałam wiele osób. Z konferencji, wiecie, bardzo mnie dotknęło nauczanie brata Karola. Byłam pod wrażeniem właściwie, bo znam go też wiele lat, ale teraz zauważyłam, że w jego życiu dzieją się takie przełomowe rzeczy. Kiedy jego serce właśnie jakby przemienia się w nowego człowieka, który chce zrezygnować, wiecie, z tej sporej wiedzy biblijnej, bym powiedziała, i chce być człowiekiem miłości, miłosierdzia, człowiekiem prostym. Też mam to w swoim sercu. I wiecie, tak myślałam, bo przecież Paweł też był człowiekiem wykształconym i w pewnym momencie swojego życia powiedział, że ja to wszystko uważam za nic, wobec doniosłości poznania Chrystusa, Jego serca, kim On jest. I wiecie, ja myślę, że w ogóle na te czasy w Polsce właśnie potrzebujemy jakby odnowy naszego serca. I to nauczanie właśnie brata Jurka było na ten czas, bo nasze serca, wierzę, moje serce potrzebuje odnowy. I ja wszystkim życzę, błogosławię, abyśmy my pragnęli tego coraz bardziej, bo to jest klucz do naszego rozwoju, nie? I naszego, też żebyśmy mieli wpływ na ten kraj, nie? Dziękuję. Robert z Westynina, łamany na płoce, mówił, że Bóg przemawia do nas w podobieństwach, w obrazach. My chcemy wszystko mieć jasne, a Bóg przemawia do nas w ukrytych rzeczach, abyśmy Go szukali więcej. I w tym objawia się Pan, że nie jest nic oczywistego, ale żeby ta Twoja pasja i miłość przerodziła się w takie niesamowite szukanie. A kiedy będziesz szukał, są skarby i ukryte oszczędności dla Ciebie i dla mnie. Dziękuję Ci, Łukasz. Nazywam się Józef, jestem z Niemiec, mieszkam w Niemczech i tam pracuję. Od paru miesięcy jestem, nawróciłam się dopiero. I właśnie tak przy okazji z siostrą przyjechałam tu i od razu usłyszałam od brata Ryszarda właśnie plan Boga w stosunku do mnie. I to było tak wyraziste, że aż nigdy w życiu bym nie pomyślała i tak precyzyjnie powiedziane, co mam czynić. Jaki ma Bóg, jaki ma Bóg plan w stosunku do mnie. I to mnie bardzo podbudowało i chcę iść tą drogą i wypełniać wolę Bożą. Dziękuję wszystkim, że poznałam tutaj wspaniałych ludzi, bo do tej pory byłam katoliczką i dziękuję Wam za to, za wspaniałe te parę dni, wspaniałych ludzi poznałam i chcę i pragnę przyjeżdżać tutaj częściej, każdego roku. Jestem z Krakowa i chciałam podziękować Bogu za to, że odpowiedział mi na tak bardzo dużo pytań, które mu zadawałam. I naprawdę jestem bardzo wdzięczna z tego powodu, że dba o nas, że nas kocha i nie chce, żeby dzieci pozostawały bez odpowiedzi. Naprawdę. Dziękuję. Amen. Podnieśmy nasze ręce. Podziękujmy Bogu. Niech ziarno, które było siane w glebie Twojego życia, serca, niech będzie wzroszone potężnym Jego namaszczeniem, chwałą, niech będzie utwierdzone w Tobie. Bądź błogosławiony, wszystko co wziąłeś, niech wyda plon, niech niczego nie wydziobią żadne kruki, niech nie zaduszą żadne chwasty, niech nikt nie zdepczy Twojego serca, ale niech plon będzie obfity, potężny, skuteczny, niech pójdzie z Tobą przez Twoje życie. Bądź bogaty w to, co wziąłeś w tym czasie. I Jemu nie będzie chwała. Oddajmy Mu chwałę przez oklaski i podniesiemy się. Są łaski, o.
żyć razem z Tobą. Panie, że zawsze masz dla nas łaskę, że możemy czerpać z Ciebie łaskę za łaskę. Królu, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci, że byłeś z nami do dzisiaj i że jestem planem na dalsze Cię. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też zespołowi, który przedstawiał się. Za Wasze poświęcenie. Nie wiem, jakie są Wasze myśli o zespole. Oni są... Tak, od strony tej, że są dobrze, okej. Nie wiem, jak pojmujecie też ich zaangażowanie. Oni robią to po prostu z dobrego serca. Oni nie mówią, słuchaj, wiesz, dwa koła za jeden dzień, może być. Oni po prostu przyjeżdżają. Podejrzewam, że ich to kosztuje, że oni wkładają to swoje serce, swoje pieniądze, swój czas. Jest to dla nich służba i ja to doceniam. Ja rozumiem, że oni tak myślą, iż każdy ma służbę i nie traktują swojej muzyki jako zarabianie w tym momencie. To jest po prostu ich służba. I to, że wkładają to w serce jest cenne. Dlatego też dziękujemy Wam, że tak to traktujecie. Amen.
Aleluja. Dziękuję wszystkim osobom z POS-u. Oni inwestują w to swój czas, swoje środki. To nie jest tak, że obawiam się, że im zapłacę. Nie ma między nami takiej umowy, oni po prostu przyjeżdżają i to czynią. I jest to ich czas. Ja już nie wiem, jak to powinien do końca traktować, bo ludzie w posługach indywidualnych, zwłaszcza przy uwalnianiu, oni całe 3 dni spędzili na zapleczu, żeby nie użyć jakichś niewłaściwych słów, no powiedzmy, jak w kopalni, ciężko pracując, prawdopodobnie więcej niż ktokolwiek tutaj z tej strony. I robią to z poświęcenia i serca, także oczywiście Bogu dają chwałę, ale też my im dziękujemy. Nie wiem, czy wszyscy są tutaj, raczej nie, bo też chyba... Czy już wrócili wszyscy z tej posługi, czy nie? Wrócili, nawet rano poszli, aby też jak w kopalni modlić się o bardzo ciężką sytuację, całą grupą też. Tak więc dziękujemy wszystkim sposobom uwalniania, prorokowania, uzdrawiania, duszpasterstwa. Duszpasterz mówi, że któregoś dnia 6 godzin trwała jedna posługa. To też nie jest tak, wiesz, echo. Bardzo dziękujemy. Ciężka praca na zapleczu. Jest to wielka rzecz i mam nadzieję, że... Znaczy jestem pewien, że wasza zapłata jest obfita. Nie tak bardzo żądajcie, żeby ktoś to docenił. Nie traćcie zapłaty swojej, ale chwała Bogu za to. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali też w bufecie, w Wacławie, Luizie, które ciężko pracowały, Marcie, która w komitecie powitanym ciężko pracowała. Wszystkim, którzy pomogli to przygotować i jeszcze pomogą. Niech Bóg was błogosławi. Jeśli kogoś pominęłem, to wybaczcie. Bądźcie błogosławieni. Miejcie dobry czas, dopijcie kawę, dopijcie herbatę. Kutno wiarce i nie możecie zostać jeszcze tutaj, bo przydacie się. Z Bogiem do jesieni, ewentualnie do maja.